Dzień dobry Państwu. Na mocy artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2015 roku z późniejszymi pozycjami 1515. Otwieram 10. sesję Rady Gminy Kaczory. Serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą sesję. Wójta Gminy Kaczory, pana Romana Warskiego. Serdecznie witam w kierunku zakładów pracy. Pana Adama Przepaśniaka, przedstawiciela nadleśnictwa. Serdecznie witam pana Adama Stępniewskiego, kierownika posterunku Policji w Kaczorach. Witam pana Alfonsa Nowaka, przewodniczącego Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych. Witam pana Stanisława Mizerkiewicza, przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Witam panią Helenę Krasiewicz-Nowicką, projektanta. Witam pana Zygmunta Doszewskiego, prezesa Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. Witam dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach, panią Grażynę Miller. Witam panią Gizelę Dolecką, sekretarza gminy. Panią Agnieszkę Gawarską, skarbnika gminy. Panią Danutę Boniowską, radcę prawnego gminy Kaczory. Pana Andrzeja Kozerę, dyrektora Zakładu Usług Wodno-Kanalizacyjnych. Panią Wisławę Kierczyńską, dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli. Witam panią Irenę Radkę, kierownika GOPS. Panią Krystynę Adamczyk, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Panią Jadwigę Wojnicką, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kaczorach. Serdecznie witam radnych Rady Gminy, Sołtysów Wsi, przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przedstawicieli prasy i mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych w obradach sesji uczestniczy 14, co stanowi odpowiednią ilość do podejmowania prawomocnej uchwał. Jednocześnie informuję, że protokół z 8 i 9 nadzwyczajnej sesji z dnia 30 października 2015 roku oraz 10 grudnia 2015 roku wyłożone są do wglądu w trakcie sesji. Jeżeli do końca obrad nie zostaną zgłoszone przez radnych uwagi wobec treści protokołu, to uważam będę, że protokoły zostały przez radę przyjęte. Odczytam porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, sprawy porządkowe. Punkt drugi, interpelacje i zapytania radnych. Punkt trzeci, informacje na temat działalności w minionym okresie. Przewodniczący komisji, wójta gminy. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Szumowa. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kaczory na lata 2016-2026. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Punkt ósmy, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2016. Punkt 12. Zapytanie wolne wnioski. Punkt 13. Odpowiedzi na zapytanie wnioski. Punkt 14. Zakończenie. Informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1a wyżej cytowanej ustawy Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Na wniosek wójta gminy wnoszę o poszerzenie wyżej wymienionego porządku 10 sesji o dodatkowy punkt, to jest punkt 11a, podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia obsługi finansowo-księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji. Proszę o przegłosowanie wyżej wymienionej zmiany porządku sesji. Kto jest za wprowadzenie dodatkowego punktu porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał?
Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła zmianę porządku 10 sesji jednogłośnie. Punkt drugi porządku obrad, interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo. Nie widzę. Punkt trzeci, informacje na temat działalności gminy na okresie. Proszę bardzo. Pan Henryk Kalka, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, obecni na dzisiejszej sesji. No, było tych spotkań trochę w okresie międzysesyjnym. I może zacznę od dnia wczorajszego. Mianowicie wczoraj odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Rewizyjnej z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska i omawialiśmy program dzisiejszej sesji. Myślę, że na podstawie przebiegłych dyskusji mogę powiedzieć, że komisje pozytywnie opiniują projektowane uchwały na zgodnie tutaj z programem dzisiejszej sesji. Z tym, że może takie tutaj jeszcze uwagi. Mianowicie tutaj w punkcie czwartym i ósmym pojawia się takie pojęcie rewitalizacji. Podobno wyszła ustawa rewitalizacyjna i zgodnie tutaj z tą ustawą my jesteśmy zobowiązani podjąć właśnie uchwałę. To jest ta uchwała pod punktem ósmym i tam się taką stawkę przedkłada 3 zł za metr kwadratowy. My tutaj rozumiemy, że tą uchwałę jesteśmy zobowiązani jako Rada podjąć, jesteśmy tutaj ustawowo zobowiązani. Jednak no, były tutaj wątpliwości, niejasności, no i jeśli byłaby taka możliwość, żeby to może bliżej wyjaśnić, to byłoby to wskazane. No, jeśli nie dzisiaj, na dzisiejszej sesji, no to może na którejś kolejnej. Również takie pytanie, obawa w związku z tym, że będzie realizowany ten projekt dotyczący zasilania wsi Morzewo z hydrofoli w Kaczorach. Taka jest obawa, że tutaj mogą mieszkańcy nasi odczuć to jakoś negatywnie. No, moja opinia tutaj jest taka, że nie ma tutaj żadnych obaw. Ta hydrofornia jest na tyle duża, takie ma wydajności i nie ma tutaj żadnych powodów do obaw. Tam są zainstalowane w tej hydrofornii 3 pompy i w zależności od potrzeb, od rozbioru włączają się kolejno. Tak tylko powiem orientacyjnie, że w takich maksymalnych, ekstremalnych okresach suszy te zużycie, wydajność tej hydroformii wynosi gdzieś około 1500 metrów sześciennych na dobę. Natomiast tak średnio 400-350 metrów sześciennych na dobę. No byłaby, gdyby sytuacja była odwrotna, to oczywiście byłby problem. Tutaj nie widzę żadnego problemu. Również pojawił się temat oświetlenia. Oświecenia również na ulicy Łącznej, ale ja myślę, że to pan wójt tutaj może na ten temat się wypowie. No, a tak poza tym tutaj była dyskusja, ale jakichś takich sprzeciwów nie było. Sprawa. Oczywiście wczoraj żeśmy nie omawiali budżetu, nie? Budżet był omawiany wcześniej, do tego jeszcze wrócę. Może też dwa słowa dotyczące tutaj punktu 10-11, to dotyczy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Pewnie się będę już powtarzał, ale kiedy to człowiek stoi z boku, kiedy to człowieka nie dotyczy, no to się wydaje, że tego problemu nie ma. Natomiast jeśli pośrednio czy bezpośrednio to jakoś tam sposób człowieka dotyczy, to
to wtedy widzimy, że jest to problem, jest to duży problem. Narkotyki dzisiaj praktycznie można kupić na każdym rogu ulicy. No i tu jest zadanie dla nas wszystkich, dla nas, dla rodziców, dla szkoły. Myślę, że tutaj jakieś takie właśnie organizowanie tego czasu wolnego, różnych kół zainteresowań byłoby jak najbardziej na miejscu. A myślę również, że to jest tutaj dla policji również zadanie. Myślę, że akurat nasz posterunek ma tutaj takie możliwości i bardzo bym prosił, żeby też tutaj jakiś z tymi troszeczkę no, w tym kierunku działać i te dealerstwo jakoś ograniczyć. W dniu 10 grudnia odbyła się nadzwyczajna sesja, na której żeśmy musieli, że tak powiem, może trochę w cudzysłowie, zdemolować budżet i wieloletnią prognozę finansową, a wynikało to z takiej, ja oczywiście jestem jak najbardziej za samochodem, ale pewne w moim odczuciu to była pewna jakaś zagrywka, taka, bo musieliśmy z dnia na dzień niemalże dokonać zmian w budżecie, w tej wieloletniej prognozie finansowej. No ale myślę, że jeśli to się zrealizuje, to będą z tego dobre owoce i ten samochód będziemy mieli, także że nie ma tego chyba złego, co by na dobre nie wyszło. Potem żeśmy się spotkali w dniu 9 grudnia, to jest komisja rewizyjna samodzielnie, i w tym dniu żeśmy omawiali projekt budżetu, no i żeśmy zaopiniowali ten projekt, ten budżet na rok 2016. Wszyscy członkowie komisji rewizyjnej podpisali się pod pozytywną opinią dotyczącą budżetu na 2016 rok. No i jeszcze jedno mieliśmy spotkanie. Komisja rewizyjna spotkała się jeszcze 27 listopada. I tutaj zgodnie z programem pracy Komisji Rewizyjnej dokonaliśmy kontroli wydatkowania środków finansowych na oświatę. Subwencja oświatowa, a wysokość nakładów ze środków budżetu gminy. Nie chciałbym tutaj specjalnie mówić dużo o liczbach, cyfrach, bo to jest tak ulotne, ale tak może tylko tutaj takie najważniejsze, pewnie to jest Państwu też znane. Subwencja oświatowa wynosi na rok 2015 6 039 tysięcy. Natomiast dotacje z urzędu gminy do szkół to jest 1 273 tysiące, a do przedszkoli 2 434 tysięcy. 434 tysiące, prawie 35 tysięcy. Czyli łącznie tutaj jeszcze z dodatkowymi wpływami, to ten budżet na 2015 rok wynosi 10 194 tysiące. No muszę tutaj dodać jeszcze, że jeszcze dokładamy się do, a tutaj to już powiedziałem, do przedszkoli, ale otrzymujemy z budżetu państwa na przedszkola kwotę 365 351 zł. No, jako komisja musimy tutaj stwierdzić, że ta dokumentacja prowadzona przez biuro jest prowadzona bardzo starannie, jakoś tak na bieżąco. Praktycznie w każdej chwili jest możliwość sprawdzenia, jakie są wydatki na oświatę. I myślę, że tak bym to podsumował. Ten okres międzysesyjny, oczywiście w trakcie jeszcze była ta sesja
nadzwyczajne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pana Kazimierza Załkowskiego, przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W ostatnim okresie odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu. To z 10 grudnia odbyło się samodzielnie, gdzie omawialiśmy projekt uchwały budżetowej na rok 2016. Z kolei to wczorajsze posiedzenie było wspólne z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, gdzie również omawiano te uchwały, o których dzisiaj mówimy i które będą dzisiaj rozpatrywane na posiedzeniu. Kilka słów, bo nie chcę się tu powtarzać, bo podobnie jak na poprzednich komisjach, gdzie mój przedmówca tutaj powiedział, projekt uchwały budżetowej na rok 2016, który był przedłożony do zaopiniowania komisji i gdzie posiedzenie miało miejsce 10 grudnia, no przy ożywionej dyskusji i wyjaśnieniach pani skarbnik uznaliśmy, w zasadzie cała komisja bez sprzeciwu przychyliła się do tego, aby ten budżet przyjąć bez uwag. Natomiast jeśli chodzi o wczorajsze posiedzenie, dotyczyło to porządku obrad dzisiejszej sesji, gdzie generalnie mamy mnóstwo spraw związanych z budżetem, także zmiany na ten rok jeszcze i budżet na rok 2016. I podobnie jak komisja, o której tutaj pan Kalka, mój przedmówca, mówił, zwracając jakby do tej sesji, która miała miejsce 10, dotyczyła zakupu samochodu dla Straży Pożarnej, no muszę powiedzieć, że jednogłośnie przyjęto, no i zadowolenie, to trzeba podkreślić, zadowoleniem przyjęto, że temat zakupu samochodu dla OSP w Kaczorach wraca. No trochę forma budzić wiele dyskusji czy emocji, ale sam fakt zakupu naprawdę jest godny pochwalenia i to, że się, mamy taką przynajmniej nadzieję, że się uda w tym roku to zrealizować. Pewnie strażacy najbardziej się z tego cieszą, ale my również. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy w tym, czy w przyszłym. W każdym razie to zadanie jest rozłożone na 2 lata. Była o tym mowa, państwo doskonale o tym wiecie. Natomiast te pozostałe zmiany, tu będziemy na bieżąco rozmawiali, również bez uwag komisje przyjęły. A ja bym także w dwóch słowach chciał jeszcze wrócić do tego tematu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2016 i rozwiązywania problemów alkoholowych, bo jakby te dwie uchwały się ze sobą wiążą. I tu należy podkreślić, że komisja, która tutaj działa w naszej gminie, no, ma, że tak powiem, sukcesy. Do tych sukcesów na pewno należy to, że są dwa punkty konsultacyjne w gminie, które działają. Pewnie pani dyrektor być może jeszcze na ten temat coś powie, ale to, co mówiła na komisjach, to z zadowoleniem przyjęliśmy, że są możliwości w naszej gminie, gdzie różnego rodzaju uzależnienia można w jakiś sposób leczyć, czy próbować przynajmniej z nimi walczyć. Sukcesem jest na pewno to, że od początku działa ten program finansowania kolonii dla dzieci właśnie z tych rodzin, no, nieco uboższych i tych, których tutaj wspólnie ze szkołami komisja wysyła na te kolonie, które właśnie z tego programu i przez tą komisję są finansowane. Na pewno można by mówić tutaj długo na ten temat, ale ja się ograniczę tylko do tego, że celowość tych działań i to, co ta komisja robi wspólnie tutaj z tym ośrodkiem terapeutycznym i wiele innych osób, które są w to włączone, na pewno jest godne pochwały i myślę, że
No pewnie nie zwalczymy całkowicie tych uzależnień, bo to jest, jak widzimy, raczej niemożliwe, ale można próbować z tym walczyć i jeśli się udaje, to na pewno cieszy nie tylko komisję, ale i nas wszystkich. Myślę, że to na razie tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę wójta gminy o przedstawienie informacji na temat działalności. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście obecni, wszyscy na sali. Chcę wszystkim przypomnieć, że dzisiejsza sesja to jest ostatnia sesja w roku 2015. A więc wiadomo już, że dzisiaj będziemy podejmować też i ważne decyzje, jeśli chodzi o rok 2016. Ale również i tutaj każdy z nas pewnie tak się zastanawia, jak ten rok 2015. No dzisiaj na wiadomo, że to nie jest czas na to, aby rozliczać się z roku 2015, dlatego że będzie poświęcona ku temu sesja, gdzie będziemy właśnie zdawać relacje z tego, co, jakie założenia były i co zrealizowano w roku 2015. Ale ja już chcę powiedzieć, że jesteśmy z tego roku 2015 wszyscy zadowoleni, bo udało się nam znowu większość zadań, które mieliśmy zaplanowane na rok 2015 wykonać, a więc dalszy rozwój na terenu naszej gminy. Myślę, że to jest bardzo ważne, że jak tak popatrzymy na całość gminy, to właściwie nie znajdziemy chyba żadnej miejscowości, której by czegoś nie zrobiono w roku 2015 i to jest bardzo ważne. I to jest ważne to, co my cały czas, czym się zajmujemy, że właściwie ten rozwój taki patrzymy na gminę, żeby był równomierny, że nie tylko gdzieś tam któreś miejscowości, ale wszystkie miejscowości, żeby się rozwijały jednocześnie. I to realizujemy przez wiele, wiele lat i trudno tutaj powiedzieć, że cośkolwiek robimy w jednym roku i to już jest czegoś koniec. Właściwie to się dzieje tak, że robimy co roku takie, to jest wiązana praca i zazębia się każdy rok ze sobą jednoznacznie, bo na przykład niektóre pociągnięcia, które były zrobione w roku 2015, to one będą owocowały w roku 2016 albo w roku 2017. I tutaj rozwiązywane są coraz bardziej szczegółowo zadania i nawet postulaty ludzi, które tam kiedyś może zgłaszali kilka lat temu, my je realizujemy. Chociażby to, co podkreślił tutaj pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej, połączenie Morzewa z miejscowością Kaczory wodę tam będzie podłączona do Morzewa, to też jest zabezpieczenie miejscowości Morzewa, że w razie czego coś się wydarzy w Morzewie, no to mamy wodę, puszczamy z Kaczor i nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o dostarczenie wody do Morzewa. A może być sytuacja nawet i odwrotna. Chociaż tu będzie w mniejszym stopniu, bo z Morzewa wiadomo, że wody dla całych Kaczor nie starczy, ale niech się coś wydarzy w Kaczorach, no to nawet poprzez reglamentację wody z Morzewa też będzie można puścić wodę i do Kaczor. I to jest takie rozwiązanie prawidłowe i tak jak podkreślał pan przewodniczący Heniu Kalka, nic się nie stanie, dla mieszkańców Kaczor na pewno wody nie zabraknie, a Morzewo będzie się czuło bezpieczniej, że w razie czego zawsze mają to zabezpieczenie, że woda dla nich będzie, że nie zostanie tak miejscowość pozbawiona właśnie dopływu wody. Myślę, że to jest pierwszy etap rozwiązywania naszych problemów, jeśli chodzi o wodę, bo takie zamierzenia mieliśmy też jeszcze przecież i Równopole Rzadkowo, też przyłączenie tutaj do Kaczor i też, żeby taka była możliwość w razie czego i tam oczywiście jak Równopole i Rzadkowo, no to i Prawomyśl Myszywice od razu te miejscowości by wszystkie były. I w przyszłości również Dziębowo podłączenie z Morzewem, Dziębowo-Dziębówko. I w ten czas będziemy mieli właściwie problem taki, że spięte wszędzie wody, co gdzieś się dzieje, mamy możliwość dostarczenia wody. Także to jest takie realne, ale tutaj to mówię o wodzie, ale to każde właściwie, jak gałąź gospodarki popatrzymy sobie, no to nie jest tak, że w jednym roku już cokolwiek zakończymy, tylko co się dzieje właśnie przez wiele lat. Bo tutaj też była wspomniana chociażby to zakup samochodu dla OSP Kaczory. Wytworzyła się taka sytuacja, o czym to wspominaliśmy na sesjach też, że jeśli tylko sytuacja się wytworzy taka, że będzie możliwość kupna samochodu, to przystąpimy do tego. I taka sytuacja się wytworzyła,
że zaproponowano nam przystąpienie do kupna samochodu na dobrych warunkach, więc tutaj właśnie stąd była ta sesja nadzwyczajna, żeby można było te pewne zobowiązania już podjąć i załatwiliśmy temat, że na razie złożyliśmy wniosek i czekamy, co teraz dalej. I myślę, że ta realizacja nastąpi w roku 2016, że otrzyma samochód jednostka OSP w Kaczorach. I to będzie samochód średni, ale chcę powiedzieć co, że przecież to nie było tak, że teraz jeden samochód kupujemy, ale od lat wyposażamy te jednostki straży pożarnej na terenie naszej gminy wszystkie. Bo przecież w niedalekiej przeszłości otrzymał właśnie OSP Kaczory ten samochód lekki, prawda, jeśli chodzi o samochód strażacki. OSP Dziębowo też nie takiej dalekiej przeszłości otrzymało również nowy samochód. A teraz byliśmy na uroczystości w jedną z niedziel w grudniu, gdzie właśnie był również oddawany do użytku samochód pożarowy, lekki oczywiście w jednostce OSP w Morzewo. Także to cały czas te działania są i to trudno powiedzieć, że coś zrobiliśmy i to już jest koniec. Tak samo wydawałoby się na przykład, że już tak już świtało, ja nawet może gdzieś tak się wypowiedziałem już na sesji kiedyś, że właściwie to wyremontowaliśmy wszystkie już domy kultury na terenie gminy, a tu okazuje się, że nie. Bo przychodzi jeden sołtys, drugi sołtys i jeszcze tam prosi, żeby coś zrobić i myślę, że przygotowujemy się do tego, że w przyszłym roku no jeszcze takie małe remonty w niektórych domach kultury będą zrobione. Tutaj mam na myśli taki równopole, gdzie jest dach do przełożenia, bo tam jeszcze akurat został nam dach eternitowy, o którym zapomnieliśmy. No i tam mieszkańcy, pani sołtys też prosiła o dobudowę jakiegoś zaplecza małego magazynu i to przygotowujemy, żeby to też zrobić. I tak samo i w Rzadkowie, tam jeszcze tu pani sołtys w związku z tym, że być może sklep się wyprowadzi, to trochę nawet poszerzy się ten zakres w ten czas tych robót, bo sklep prawdopodobnie w Rzadkowie będzie wyprowadzony z Wiejskiego Domu Kultury i w ten czas tam będzie można pewne działania zrobić, żeby i sanitariaty jakieś lepsze były i sale też doposażyć. A więc to jest taka ciągłość, że domy kultury, skoro mamy w każdej miejscowości, no to niestety to trzeba o nie dbać i co roku coś tam każdym zrobić, bo jeśli zostawimy, to przecież niestety będzie marniało. I tak samo pozostałe, no, oświata, szkoła, prawda, przedszkola. No co roku, to nie jest tak, że tam właśnie nic się nie dzieje w przedszkolach czy w szkołach, co roku gdzieśkolwiek jest coś zrobione, jakiś remont. No bo budynki trzeba utrzymać, budynki jednak są na terenie gminy i musimy je utrzymywać, to jest nasza baza. A więc właśnie też zazębianie się tych spraw. Chociaż w roku 2015, jak będziemy mówili o tym, to też wiele spraw na terenie gminy i w tym zakresie zrobiono. A więc chcę powiedzieć tak, że ten rok 2015 możemy już powiedzieć, że z podniesionym czołem chodzić, że to, co sobie założyliśmy, to realizujemy, to robimy i to będzie robione. A najważniejsze jest to, że właśnie ta gmina nasza coraz piękniejsza, coraz lepsza i mieszkańcy wyrażają swoje zadowolenie przy różnego rodzaju spotkaniach, że wiedzą, że dbamy o nich, że robimy, że chcemy, żeby było naszym mieszkańcom jak najlepiej się żyło. I przecież my dążyliśmy do tego, żeby naszym mieszkańcom zrobić właśnie co najmniej takie same warunki do funkcjonowania, do życia, jak w miastach mają. I stąd tutaj właśnie te wszystkie te nasze dobra, które zrobiliśmy czy w ostatnich latach, czy w ostatnim roku, no to właśnie po to, żeby nasi mieszkańcy mieli co najmniej to samo, co i w miastach. I to już osiągnęliśmy. A oddając właśnie 2 lata temu do użytku pływanie, no to ten standard już taki sobie postawiliśmy, że to już jest miasto. I myślę o całej gminie, bo przecież tutaj jeśli chodzi o ciążenie, to wszystkich mieszkańców z każdej miejscowości, to jest właśnie centrum, a wszyscy stanowimy jedność. I także możemy się czuć i chyba wszyscy to się czują i wszyscy tutaj się czują mieszkańcy już dobrze w gminie Kaczory, że mogą, jak gdzieś mówią, to że mieszkają tutaj akurat na terenie tym. I stąd właśnie też dostrzegli nas tutaj i inni. Może to spowodowało to, że
Rok 2015 to był też rokiem jubileuszowym, 25-lecie samorządności obchodziliśmy i to wiemy. Stąd wiele artykułów też się ukazało i to my też o to zadbaliśmy, żeby okazały się artykuły opisujące naszą gminę i sprzedawaliśmy to, co mamy zrobione na terenie naszej gminy, jak gmina Kaczory, wygląda. I pewnie są tacy, którzy to czytali, bo te artykuły okazywały się i w prasie lokalnej, ale i w prasie wojewódzkiej, regionalnej, ale i na szczeblu krajowym. I stąd te wyróżnienia, które otrzymaliśmy również w roku 2015. Gmina lider gospodarności, prawda, rozwoju, lider przedsiębiorczości regionalnego 2015. No to jest przecież gmina Fair Play 2015. To są wyróżnienia dla gminy bardzo fajne. I to były wręczanie nie tam gdzieś pokątnie, tylko my jechaliśmy z panem przewodniczącym i z panią od spraw promocji do Warszawy, gdzie w Warszawie nam to wręczano, więc w obecności i innych gmin, i reprezentantów, i rządu, i samorządów. Także tutaj zaistnieliśmy jako gmina Kaczory, gmina z Wielkopolski. Tak samo drugie odznaczenie to odbieraliśmy w Łodzi. A więc też bardzo ważne, w Łodzi też zaistnieliśmy w grupie gmin z całej Polski, gdzie była właśnie gmina Kaczory wymieniana i to mówili o nas, gdzie jesteśmy, co robimy. No i właśnie była taka możliwość. Także chwalimy się tutaj tą naszą gminą i to trzeba się chwalić, bo rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o to, co porobiliśmy, nie to w roku 2015 ani 2013, ale w ciągu tych 25 lat, to naprawdę jest co pokazać. I to z tego jesteśmy dumni. Ja też tutaj rok 2015, bo tutaj w związku z tym, że kończymy ten rok, chcę powiedzieć, że też jestem zadowolony i ten rok jakoś był i spokojny pod każdym względem i także tutaj no, myślę, że nam miło się żyło w tym roku 2015. Ale 2015 mija i przychodzimy do roku 2016 i stąd tutaj dzisiaj uchwała budżetowa. I oczywiście, że ta uchwała budżetowa to nie jest tak, że już klamka zapadnie, prawda, na cały rok. Wiemy, że budżet przyjmujemy. Budżet przyjmujemy właściwie w takiej w całości, właściwie w zadaniach, które jeszcze nie są wyszczególnione w niektórych działach, co będzie też realizowane, ale to jest taki budżet, wokół którego będziemy pracować przez cały rok. Dlatego, że będą występowały zadania w ciągu roku, które będziemy robili i będziemy widzieli, na co nas będzie stać. I wiemy, jeśli chodzi na przykład o remonty budynków komunalnych, to wiemy, jaki tam zamiar mamy, a co nam wyjdzie, to będzie zależało od tego, jakie będą koszty poszczególnych remontów. Ale jeden z zamiarów, jednym to jest na przykład odnowienie tutaj ośrodka zdrowia. Jako, że budynek był remontowany już kilka lat tam minęło i to gruntowny remont chcemy zrobić na zewnątrz, nie tylko tam to, żeby elewację, ale dokończenie i wymianę okien, bo tam jeszcze kilka okien zostało do zrobienia i również infrastruktura przy budynku. I przystąpimy do tego i zobaczymy, jaki to będzie koszt. Później myślimy, następne zadanie to o budynku starej szkoły. Myślimy o tych dobrach kultury, które wymieniałem i to przede wszystkim właśnie tej. Myślę, że może nam się uda to wykonać i zrobić. Mamy gotową dokumentację również na przebudowę remizy OSP. W Kaczorach i to chyba zaczniemy najszybciej, dlatego że to w warunkach zimowych też będzie można zrobić, a więc po kolei to będziemy robić. I te zadania będziemy realizować wszyscy razem, dlatego że będziemy razem podejmować decyzje. Dlatego, że teraz trudno już przewidzieć, jaki tam będzie ten remont. Nie mamy jeszcze przygotowanych, jaki tam będzie koszt. I będziemy mogli to w trakcie roku na bieżąco korygować. Tak samo ta sesja dzisiejsza mogła się odbyć, prawda, budżetowa trochę wcześniej. Ale dlaczego czekaliśmy do teraz? Bo chcieliśmy być pewni, jak wyjdzie właśnie przetarg, jeśli chodzi o Gminny Ośrodek Kultury. I chodziło o to, że jeśli by wyszło tak, że cena na przykład będzie przewyższała tą kwotę, którą mamy
przewidzianą w budżecie, no to ja nie mógłbym podpisać umowy na realizację tego zadania. I stąd właśnie ważne było, że ten termin, żebyśmy już byli pewni, że przetarg będzie rozstrzygnięty i będzie wiadomo, jaka jest kwota. Oczywiście było przewidziane w przetargu, że przetarg zakończy się jeszcze przed świętami, tam ileś dni, no ale w związku z tym, że było szereg pytań do inwestora, jakie tam właśnie mogą ci, którzy chcą złożyć ofertę, zadawać, stąd przesuwano dwa razy termin rozstrzygnięcia przetargu. I ten właściwie przetarg został rozstrzygnięty w dniu wczorajszym. I wiemy, że w tej kwocie, którą zaplanowaliśmy, mieścimy się, także dzisiaj zmiany nie są potrzebne, jeśli chodzi o budżet. Będziemy na początku stycznia z firmą, która wygrała przetarg, podpisywać już umowy. A więc myślę, że to jest jedno z ostatnich naszych spotkań tutaj w tym budynku przed remontem, no bo będziemy rozmawiać z wykonawcą, w jakim terminie będzie chciał wchodzić, żeby w terminie się zmieścić i zrealizować to zadanie. Także tutaj, jeśli chodzi o budżet, to dziękuję za takie podejście na komisjach, jak podchodzicie, i to zawsze co roku myślę, że w ten sam sposób to realizujemy, że wiemy, że cały rok pracujemy ze sobą i to trudno, tak jak wyskoczyło na przykład ten samochód, prawda, gdzie musieliśmy nadzwyczajną sesją załatwić, żeby wprowadzić zmiany, żeby też można było tam jakieś zobowiązania wobec zarządu wojewódzkiego podjąć. I tak samo będą inne tutaj zadania, które będziemy realizować. I myślę tak, że to jest chyba budżet bardzo dobrze przemyślany. Tutaj z panią skarbnik i całym zespołem ludzi urzędu siedzieliśmy i myśleliśmy nad tym. Przewodniczący komisji też dokładnie znali, jak tam, co zamierzamy, co robimy. I tutaj właśnie wiemy, że na przykład też rok 2015 był taki, że zaplanowaliśmy sobie tam jakiś kredyt, żeby realizować te zadania, ale wiemy, że tego kredytu nie braliśmy, prawda? W roku 2015 nie powiększyliśmy, oprócz oczywiście pożyczki, który realizujemy oczyszczalnie ścieków, modernizacji. I tak samo będzie w roku 2016. Co prawda tam zakładamy, żeby zrównoważyć budżet, zakładamy wzięcie kredytu, chociażby na zakup tego samochodu, ale zakładamy, że tego kredytu nie będziemy brać, bo poradzimy sobie bez kredytu. I tu będziemy na bieżąco też w kontakcie i z radą współpracować, że ewentualnie cały tego przebieg realizacji tego budżetu w roku 2016 też dokładnie wszyscy będziemy wiedzieli, jak to jest realizowane. I bez żadnych obaw, bez niczego, wiemy, że sobie radzimy bardzo dokładnie i z obsługą kredytów dotychczasowych i z obsługą pożyczki, która w Wojewódzkim Funduszu mamy zaplanowaną. Również będziemy sobie radzić, bo to tak jest rozpisane, że nie będzie żadnego kłopotu. No z tym, że jeśli tylko będzie możliwość, to będziemy składać wniosek o dofinansowanie na oczyszczalnię ścieków i tylko czekamy, kiedy właśnie taka linia zostanie uruchomiona, a jeszcze tego nie. I żeby było nam później też i łatwiej z inwestycjami na innymi. Także chciałbym, mówię to o tym dlatego i do wszystkich, nie tylko do radnych, bo radni może są bardziej zorientowani, jeśli chodzi o budżet, ale do wszystkich tutaj obecnych, żeby też wiedzieli, co nas czeka i co będziemy robić właśnie w roku 2016. No to przede wszystkim główne zadania, no to są te dwa, oczyszczalnia ścieków, którą realizujemy, i Gminny Ośrodek Kultury. No i oczywiście to, co przyjęliśmy w budżecie, remonty dróg, i dróg gminnych, i dróg powiatowych, remonty budynków komunalnych, a do tego dojdzie jeszcze wiele, wiele innych spraw, utrzymanie bieżące szkół, przedszkoli i to też, żeby to musi funkcjonować i tak jak co roku będziemy ze sobą rozmawiać, żeby to wszystko układało się jak najlepiej. Tyle miałem do przekazania, dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że te wyróżnienia, które otrzymała gmina Kaczony, lider rozwoju regionalnego oraz gmina Fair Play, to są bardzo prestiżowe wyróżnienia. Niewiele gmin było laureatami tych konkursów.
Punkt 4 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Śmigłowa. Proszę panią Heleną Bielasiewicz-Bielską, dyrektora planu, o przedstawienie informacji na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Śmigłowa. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedmiotem dzisiejszej uchwały Rady Gminy Kaczory będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Śmiłowo na terenie położonym pomiędzy jeziorkami Śmiłowem i drogą krajową, która przebiega przez ten teren. Jest to teren obejmujący teren gospodarstwa rolnego położony na działce numer 11. Więc teren ten obejmuje enklawę pomiędzy drogą krajową a lasem za zabudową rezydencjonalną. Więc jak Państwo znacie teren, to na pewno każdy się zorientuje. Czyli to jest fragment o powierzchni 5,1 hektara. To nie jest duży teren. Przystąpiliśmy do opracowania tego planu w związku z tym, że plan, który został sporządzony w roku 1996, już się zdezaktualizował. Plan poprzedni miał inne założenia, natomiast inwestor wystąpił z wnioskiem o sporządzenie planu adekwatnie do terenu użytkowanego rolniczo aktualnie. Więc tak jak powiedziałam, jest to teren rolniczy i na tym terenie w planie zakładamy budowę obiektów związanych z produkcją rolną. Ponieważ każdy plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny ze studium zagospodarowania i kierunków rozwoju gminy. Dlatego przystąpiliśmy do planu, kiedy jeszcze obowiązywało stare studium, były inne funkcje, przepraszam, i w trakcie opracowania, kiedy zostało opracowane studium, zmieniliśmy właśnie na funkcję obsługi produkcji rolnej. Na tym terenie przewidujemy lokalizację obiektów związanych z produkcją rolną. Zakaz jest lokalizacji obiektów, które mogą pogorszyć stan środowiska, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko i potencjalnie oddziaływać na środowisko, z uwagi na to, że teren ten położony jest w obszarze strefy chronionej ptaków, obszaru Natura 2000 i położony jest na dwóch zbiornikach głównych wód zasobowych dla gminy. W związku z tym lokalizacja inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska została wykluczona. Plan został opiniowany i uzgodniony przez RDOŚ. Państwo wiecie, co to jest, jaki to jest instytucja, która rzeczywiście bardzo rygorystycznie stawia wszystkie sprawy związane z zainwestowaniem. Ponieważ RDOŚ w porozumieniu z dyrektywą europejską wyznaczył te tereny, w związku z tym ściśle żądał, żeby zapisy uchwały nie wychodziły poza wszystkie zakazy realizacji inwestycji. I chcę powiedzieć, że na tym terenie przewidujemy obiekty szklarniowe, czyli będą szklarnie, będą w ogóle obiekty magazynowe, związane, tak jak mówię, z produkcją rolną. Ponieważ teren obejmuje 5,1 hektara, pod zabudowę przeznaczamy w planie 60% tego terenu. Pozostały teren będzie użytkowany po prostu na tym terenie rolniczo. W międzyczasie, jak żeśmy sporządzali już plan, już był sporządzony, opiniowany, uzgodniony, wyszła nowa ustawa o rewitalizacji, o której tutaj też już była mowa. Ta ustawa wprowadzi rzeczywiście rewolucję w planowaniu przestrzennym. Ja pracuję w urbanistyce od 40 lat, więc widzę, że wracamy do tego, co było kiedyś. Kiedyś, jeżeli żeśmy chcieli sporządzić plan, sporządzany był, więc myśmy najpierw spotykali się ze społeczeństwem, które mieszkało na tym terenie, na przykład był opracowany plan dla jakiejś konkretnej wsi. I wtedy rewitalizacja nie obejmuje tylko samych obiektów, tylko całą sferę społeczną, gospodarczą. I tu była między innymi mowa
o sprawach narkomanii, więc w planowaniu przestrzennym ten problem też będzie poruszony. My musimy zbadać po prostu, jakie są warunki życia mieszkańców na tym terenie, strukturę wieku tych ludzi musimy stwierdzić, bo społeczeństwo się starzeje, czy to są ludzie młodzi, czy starzy. Wszystkie elementy związane ze strefą społeczną. I po prostu, jeżeli jest bezrobocie, my musimy to wszystko również i określić w analizie, która będzie stanowiła podstawę i musi być załączona do tej uchwały. Ponieważ ustawa weszła w międzyczasie, myśmy już to opracowywali, musieliśmy zmienić uzasadnienie, bo jeszcze nie ma ustawy, nie ma jeszcze rozporządzenia wykonawczego, więc nikt nie wie, jak powinno takie uzasadnienie wyglądać. I teraz musieliśmy to przygotować na ten moment, kiedy jeszcze nie ma rozporządzenia wykonawczego. Jeżeli się ukaże rozporządzenie wykonawcze, to każdy plan musi zawierać uzasadnienie, charakterystykę tej wsi, czy tego terenu, który jest objęty planem, co tam się dzieje, co potrzeba zrobić, aktywizować to społeczeństwo w jakiś sposób, czyli taki zrównoważony rozwój. I jak ja pamiętam historię, to tak rzeczywiście było. Myśmy po prostu organizowali spotkania w remizach strażackich, gdzie się zbierały mieszkańcy danej miejscowości czy całej gminy. Każdy miał prawo się wypowiedzieć, jeszcze planu nie było, wypowiedzieć się, co właściwie chciałby zmienić w tej miejscowości. I widzę, że my w tej chwili właśnie do tego samego wracamy. Czyli to nie będzie takie, że narysujemy jakiś tam plan, prawda, i zrobimy, uchwalimy. Nie. Tu społeczeństwo musi brać udział w opracowaniu tego planu. Dobrze. Więc taka jest krótka moja charakterystyka. I co chciałam powiedzieć, że w tym momencie, kiedy jest ustawa rewitalizacyjna, już weszła w życie, uchwalenie studium będzie problemem. Czyli tutaj jeszcze ukłon w stronę gminy, że gmina po prostu opracowała ocenę aktualności studium i sporządziła nowe studium. W tej właśnie uzasadnieniu musimy pisać, czy gmina posiada aktualne studium, czy nie. Jeżeli nie, to wszystkie wnioski muszą być opisane. A w tym wypadku gmina podjęła uchwałę w sprawie oceny aktualności studium. Studium tam to było po prostu już nieadekwatne do dzisiejszych czasów, sporządziła nowe. I po prostu sytuacja jest tego typu, że po prostu już tutaj będzie zaznaczone, że jest nowe studium, bo do studium całą analizę trzeba przeprowadzić adekwatną do całej gminy. Czyli po prostu rozszerza się ten cały zakres opracowań, jakie do tej pory były. Już nie będzie tak, jak było po prostu do tej pory, że nie było analizy. Musi być zrobiona analiza. I po prostu już na etapie opiniowania my wysyłamy do wojewody, do wszystkich jednostek właśnie to uzasadnienie, dlaczego ten plan jest opracowywany, co trzeba zmienić, co trzeba poprawić w zakresie obiektów kubaturowych, bezrobocia, narkomanii i tak dalej. Czyli ten zakres się rozszerzy. No to wprowadziła nowa ustawa rewitalizacyjna. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Jeśli chodzi o ten mały planik, więc sytuacja wygląda w ten sposób, że koszty związane z uzbrojeniem terenu pokrywa inwestor, ponieważ tam mamy sieć wodociągową, która jest wystarczająca dla zamierzenia inwestycyjnego. Brakuje sieci deszczowej i kanalizacyjnej. Ponieważ to jest teren na obszarze prywatnych osób, czyli gospodarstwa rolnego, inwestor we własnym zakresie po prostu pokryje koszty i wybuduje tą sieć kanalizacyjną. Czyli gmina w tym zakresie nie poniesie żadnych kosztów. Absolutnie. Mamy sieć wodociągową. Dołączenie, nastąpi przyłączenie do tej sieci, która już istnieje, jeśli chodzi o sieć kanalizacyjną. Czyli gmina to nie będzie miała kosztów. Jeżeli chodzi o dochody, tak jak tu zostało wyliczone, też nie będą wielkie, dlatego że to są grunty rolne, od których właściwie w gospodarstwach rolnych podatek, one są zwolnione z podatku rolnego. Czyli to gdzieś będzie w granicach 200 tysięcy dochody, czyli niewielkie dochody. Gmina nie będzie miała kosztów,
i dochody będą też tego typu. No ale to jest mały teren w stosunku do tego ogromnego gospodarstwa. To jest tylko 5 hektarów, prawda? Żadnego przetwórstwa rolno-spożywczego nie może być lokalizowanego. Czyli żadnych utylizacji, żadnych przetwórni nie będzie na tym terenie. Takie są zapisy. Obszar Natura 2000 trzeba chronić i takie są zapisy w planie. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionej informacji? Proszę bardzo. Pani Urbowska, Pani Panu, ja bym poprosił tylko, jakby Pani mogła odpowiedzieć nam, bo mówimy tutaj o ustawie rewitalizacyjnej. I pytanie moje, myślę, że należałoby to, czy obecne studium musimy dostosować do tej ustawy, czy tylko poszczególne plany, które będziemy uchwalać w przyszłości, muszą być z uwzględnieniem tej ustawy rewitalizacyjnej? Tak, ponieważ studium zostało opracowane na podstawie obowiązującej ustawy, która obowiązuje nadal, a jeszcze ustawa o rewitalizacji nie weszła, więc nie cofamy się, bo to zostało pod rządami tej ustawy opracowane bez rewitalizacji. Ona weszła w życie już po uchwaleniu studium, nie musimy się cofać. I wszystkie plany, które są do tej pory opracowane, nie muszą się cofać i nie muszą brać tych elementów z ustawy rewitalizacyjnej. Wszystkie nowe plany. A ponieważ my ten plan, żeśmy opracowywali wcześniej, rozpoczęliśmy w roku grudniu 2014, w związku z tym już musimy zawrzeć tylko te elementy uzasadnienia do uchwały, ale już nie będziemy się cofać do tego, co było, bo to jest w trakcie opracowywania. Także to dotyczy tylko nowych planów. Studium jest aktualne. Trzeba... Jest generalna zasada, że prawo nie działa wstecz. Tak, tak jest. Na razie. No. Co będzie? Zgodnie z artykułem 20 ustęp 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń studiów. Proszę pana Ryszarda Grzelaka o czytanie projektu uchwały w sprawie nienaruszenia ustaleń studiów w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Śmiłowo. Uchwała nr 10/67/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie nienaruszenia ustaleń studium w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Śmiłowo. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynik urzędowy z 2015 roku pozycja 199 ze zmianami uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Śmiłowo nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory uchwalone uchwałą nr 7/54/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 15 września 2015 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym proszę o przegłosowanie uchwały, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Śmiłowo nie narusza ustaleń studiów. Kto z Państwa jest radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie stwierdziła, że wyżej wymieniony plan jest zgodny z ustaleniami studiów. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniach komisji proponuję w paragrafie 11 przedmiotowej uchwały wpisać stawkę służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów objętych planem w wysokości 30%. Czy są inne pozycje? Nie widzę. Przystąpiłem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem stawki 30% określonej w paragrafie 11? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła stawkę 30% od wzrostu wartości
nieruchomości dla wszystkich terenów wyznaczonych w planie. Proszę panią Aleksandrę Wienkę o czytanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zarejestrowania przestrzennego fragmentu obrębu Śmiłowo. Uchwała nr 10/68/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Śmiłowo. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z uchwałą nr 29/225/2014 Rady Gminy Kaczory z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Śmiłowa po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaczory przyjętego uchwałą nr 7/54/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 15 września 2015 roku Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje. Ustalenia ogólne, paragraf pierwszy. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Śmiłowo zwany dalej planem. Punkt drugi. Granice opracowania uchwalenia planu określona została na rysunku planu. Trzecie. Integralnymi częściami uchwały są rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1 do 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszych uchwał. Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiące załącznik nr 3 do niniejszych uchwały. Paragraf drugi. Na obszarze objęty planem występują tereny podlegające ochronie. Są to obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza nad Wdą oraz obszary dwóch głównych zbiorników wód podziemnych Psów zbiornik Złotów w Strzelce Krajeńskiej i zbiornik Międzymorenowy Wał Kpiwa. Następnie wszystkie paragrafy, które tutaj są przedstawione w uchwale i cały projekt uchwały będzie podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych gminy. Pozwolę sobie tylko przeczytać główny paragraf 5 i ostatnie paragrafy końcowe. Paragraf 5. Na obszarze objęty planem ustala się następujące przeznaczenie terenu. Teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych z dopuszczeniem usług związanych z przeznaczeniem terenu oznaczenie na rysunku symbolem RU. Teren zabudowy, o którym mowa w ustępie 1 punkt 1 obejmuje między innymi obiekty i urządzenia służące do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub ogrodniczego z wykluczeniem przetwórstwa rolno-spożywczego produkcji zwierzęcej oraz utylizacji i obrotu odpadami. Budynki gospodarcze, szklarni, budynek kotłowni. Budowle rolnicze związane z wyłączeniem z produkcją rolną lub ogrodniczą, z wyłączeniem wyłącznie z produkcją rolną lub ogrodniczą, z wyłączeniem hodowlanej zgodnie z przepisami odrębnymi. Obiekty usługowe związane wyłącznie z produkcją rolną lub ogrodniczą prowadzoną na terenie objętym planem. Podziemne sieci infrastruktury technicznej z uwzględnieniem przepisów odrębnych. I przepisy końcowe, paragraf 11. Na obszarze objętym ustaleniami mniejszego planu ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu w wysokości 30%. Paragraf 12. Na obszarze objęty planem tracą moc ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory na obszarze wsi Jeziorki i Śmiłowo
przyjętego uchwałą nr 16/29/96 Rady Gminy Kaczory z dnia 25 listopada 1996 roku, publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pilskiego nr 43 z dnia 31 grudnia 1996 roku. Paragraf 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się wójtowi gminy Kaczory. Paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Załącznik nr 2. Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kaczory w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych oraz zasad ich finansowania. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Kaczory rozstrzyga, co następuje. Punkt 1. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Śmiłowo gmina Kaczory na obszarze planu miejscowego nie są planowane inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej stanowiące zadania własne gminy. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie obciąża budżetu gminy w zakresie zadań związanych z realizacją infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania. I rozstrzygnięcie Rady Gminy Kaczory w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Śmiłowo gmina Kaczory. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Kaczory rozstrzyga, co następuje. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Śmiłowo gmina Kaczory wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 września 2015 roku do 29 października 2015 roku w wyznaczonym nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2015 roku nie wpłynęły uwagi. Wobec powyższego nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrywania uwag. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciwne? Nie widzę. Kto wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Proszę Panią Agnieszkę Gradowską, skarbnika gminy o odczytanie projektu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Przewodniczący, Szanowna Rado, przedstawiam projekt uchwały nr 10/69/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje. Paragraf 1. W budżecie gminy Kaczory na 2015 rok uchwalonym uchwałą nr 2/11/2014 Rady Gminy Kaczory z dnia 22 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Kaczory na 2015 rok o kwotę 205 841 zł i 76 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 24 659 607 zł i 62 grosze. Z tego dochody bieżące w kwocie 23 740 065 zł 86 groszy. Dochody majątkowe w kwocie 919 541 zł i 76 groszy. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
Punkt drugi. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Kaczory na 2015 rok o kwotę 205 841,76 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 25 374 842,62 zł. Z tego wydatki bieżące w wysokości 21 763 010,62 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 3 611 832 zł. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie załącznika 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt czwarty. Załącznik nr 5a do uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. Punkt piąty. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. Punkt szósty. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kaczory. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy są pytania do uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Proszę bardzo. Myślę, że pozytywną informacją przy tej zmianie to jest 205 tysięcy złotych, które otrzymamy jako dofinansowanie do remontów w sali wiejskiej w Śmiowie i w Dziębowie. A przypomnę, że wydaliśmy na tą inwestycję 370 tysięcy, czyli 55% inwestycji otrzymaliśmy jako zwrot, można powiedzieć. I pytanie moje jest takie, bo zarówno Rada Sołecka, jak i mieszkańcy zgłaszali, że jeśli chodzi o salę wiejską w Śmiowie, ten remont, który był wykonany, nie wszystko zostało zrealizowane. Zgłaszaliśmy więcej postulatów, między innymi zadaszenie tarasu, który jest przed ową salą, gdzie magiczny projektant czy główny inwestor, nie wiem kto, do końca zdecydował, że powieszona tam została markiza na tarasie, który ma jakieś 10 metrów długości, 8, myślę, tylko 8 szerokości, a markiza ma 3 na 5. To wiemy, co ta markiza może robić. To jest tylko praktycznie jakaś, nie wiem, jak to w ogóle nazwać? Na pewno nie służy to, aby mieszkańcy z tego korzystali, bo nie spełnia swojej funkcji. I pytanie moje jest jednoznaczne. Dlaczego nie ten projekt nie zrobiliśmy za przysłowiowe 800 tysięcy złotych, bo wówczas dofinansowanie nie byłoby 205, a byłoby 500 000 zł. Czyli, drodzy Państwo, na każde wydane 10 zł, 5,5 zł otrzymowaliśmy z powrotem. Tu wydaliśmy tylko 370 i to nie na jedną świetlicę wiejską, tylko na dwie. Zrobiliśmy coś, delikatnie mówiąc, po łebkach. Sala w Śmiowie, wiemy, z którego roku jest, i to, co zostało zrobione, no cieszy, ale mogliśmy zrobić zdecydowanie więcej, bo więcej otrzymalibyśmy pieniążków w zwrocie. Dlaczego tak się nie stało, panie wójcie? Jeżeli można, to ja odpowiem. Były zebrania wiejskie, było to umawiane, radni w tym też uczestniczyli, więc temat był rozstrzygnięty kilka lat temu i myślę, że dzisiaj to w porządku obrad dzisiejszej sesji. Było to rozstrzygnięte na zebraniu wiejskim w Śmiowie, w którym uczestniczył również radny. Są inne pytania? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wyżej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę, co jest trzeba. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie. Punkt szósty porządku obrad. Proszę pana Ryszarda Grzelaka o odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wyroku prognozy finansowej gminy Kaczory na lata 2016-2026. Uchwała nr 10, łamane 70, łamane 2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 grudnia 2015 roku. W
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kaczory na lata 2016-2026. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, o finansach publicznych w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Rady Gminy Kaczory uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Kaczory obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłat długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Paragraf czwarty. Uchyla się uchwałę nr 2/10/2014 Rady Gminy Kaczory z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kaczory na lata 2015-2026 ze zmianami wprowadzonymi w 2015 roku. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kaczory. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Jeśli nie ma uwag, proszę o przegłosowanie autopoprawek do projektu wyżej wymienionej uchwały stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wójta gminy Kaczory nr 57/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku. Autopoprawka nr 1. W załączniku nr 1 wieloletnia prognoza finansowa dokonuje się zmian. Punkt 1. W wierszu o symbolu rok 2016 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 400 tysięcy złotych, w tym zwiększa się kwotę wydatków majątkowych o 440 tysięcy złotych, zmniejsza się kwotę wydatków bieżących o 40 tysięcy złotych oraz zwiększa się kwotę przychodów budżetu o 400 tysięcy złotych i dokonuje się aktualizacji kwot w poszczególnych kolumnach. Punkt drugi. W wierszach o symbolach rok 2017 i rok 2018 zwiększa się kwoty rozchodów budżetu o 200 tysięcy złotych oraz zmniejsza się kwoty wydatków ogółem, w tym kwoty wydatków majątkowych o 200 tysięcy złotych oraz dokonuje się aktualizacji kwot w poszczególnych kolumnach. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionej autopoprawki nr 1? Nie widzę. Jeśli nie ma uwag, proszę o przegłosowanie autopoprawki nr 1. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie autopoprawki nr 1? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę jednogłośnie. Autopoprawka nr 2. W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF dodaje się wiersz nr 1.3.2.3 o nazwie Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych województwa wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w Kaczorach KSRG etap pierwszy, dofinansowanie zakupu średniego dla OSP Kaczory. Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 roku o 400 tysięcy złotych i w 2017 roku o 10 tysięcy złotych. Dokonuje się aktualizacji kwot. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionej autopoprawki nr 2? Nie widzę. Jeśli nie ma uwag, proszę o przegłosowanie autopoprawki nr 2. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie autopoprawki nr 2? Proszę o podniesienie ręki.
Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdza, że Rada Gminy przyjęła wyżej wymienioną oto poprawkę jednogłośnie. Jeśli nie ma uwag, proszę o przegłosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kaczory na lata 2016-2026 po uwzględnieniu autopoprawek. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały po uwzględnieniu autopoprawek, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto jest wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła jednogłośnie wyżej wymienioną uchwałę. Punkt 7 porządku obrad. Przed przystąpieniem do omówienia budżetu gminy Kaczory na 2016 rok proszę Panią Agnieszkę Grabarską, skarbnika gminy, z upoważnienia wójta o przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, przedstawiam projekt uchwały nr 10/71/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera D litera I punkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje. Paragraf 1. Ustala się dochody budżetu gminy Kaczory na 2016 rok w wysokości 23 829 119 zł. Z tego dochody bieżące w kwocie 23 629 119 zł. Dochody majątkowe w kwocie 200 000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy Kaczory na 2016 rok w wysokości 26 579 119 zł. Z tego wydatki bieżące w wysokości 20 522 119 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 6 057 000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3 ustęp 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 750 000 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Ustęp 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 850 000 zł. Ustęp 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 600 000 zł. Ustęp 4. Rozliczenie przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Tworzy się rezerwy. Punkt 1. Ogólną w kwocie 100 000 zł. Punkt 2. Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000 zł. Paragraf 5. Ustęp 1. Ustala się dochody, dotacji i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Paragraf 9. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. Paragraf 10. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. Paragraf 11. Ustala się kwotę 1 000 000 zł, do której wójt gminy może zaciągnąć kredyty i pożyczki krótkoterminowe. Paragraf 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 600 000 zł, w tym pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000 zł. Paragraf 13.
ustala się kwota 1 000 000 zł, do wysokości której wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Paragraf 14. Upoważnia się wójta gminy Kaczory do: punkt 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł. Punkt 2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do zmian kwot zadań majątkowych w ramach działu bez zmian kwoty ogólnej wydatków majątkowych. Punkt 3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Punkt 4. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy. Punkt 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. Paragraf 15. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kaczory. Paragraf 16. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję bardzo. Proszę Panią Agnieszkę Gabarską, skarbnika gminy, o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat wyżej wymienionego projektu uchwały. Przedstawiam uchwałę numer SO 0952/1/15/PI/2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Kaczory na 2016 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 7/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w składzie: przewodnicząca Krystyna Stróżyk, członkowie Aniela Michalec, Aldona Bruska, działając na podstawie artykułu 13 punkt 3 i artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, wyraża o przedłożonym przez wójta gminy Kaczory projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok opinię pozytywną. Uzasadnienie. Wójt w dniu 12 listopada 2015 roku przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały budżetowej na 2016 rok. Celem zaopiniowania. Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do uchwały oraz materiały informacyjne. W dniu 27 sierpnia 2010 roku Rada Gminy Kaczory podjęła uchwałę nr 32/183/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Szczegółowość projektu, uzasadnienie oraz materiały informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym wyżej wymienioną uchwałą. W projekcie budżetu na 2016 rok zostały ustalone dochody w wysokości 23 829 119 zł, to jest 98,40% planowanych dochodów na 2015 rok. W tym dochody bieżące 23 629 119 zł, to jest 100,54% planowanych dochodów na 2015 rok. Wydatki w wysokości 26 579 119 zł, to jest w wysokości 6,61% planowanych wydatków na 2015 rok, w tym wydatki bieżące 20 522 119 zł, to jest 96,26% planowanych wydatków na 2015 rok. Deficyt w wysokości 2 750 000 zł. Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 3 107 000 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisów artykułu 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W paragrafie trzecim projektu uchwały określono łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 600 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów w kwocie 850 000 zł.
Jako przychody w tej wysokości planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym, paragraf 952, oraz a rozchody w planowanej wysokości dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, paragraf 992. Według danych sprawozdania RBZ na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z uwzględnieniem planowanych spłat rat kredytów pożyczek w 2015 roku wynika, że stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniesie 7 908 941 zł. Uwzględniając planowane przychody z kredytów i pożyczek oraz planowane spłaty rat kredytów pożyczek w 2016 roku, stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniesie 10 658 941 zł. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o finansach publicznych, a w szczególności artykuł 212 i 215 ustawy. Projekt uchwały jest kompletny, ramunkowo zgodny i wewnętrznie spójny. Zakres proponowanych upoważnień, jaki organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu, nie budzi zastrzeżeń. Kwoty zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw, to jest rezerwy ogólnej i rezerw celowych, mieszczą się w granicach określonych w przepisie artykułu 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego mieści się w limicie określonym w artykule 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Do projektu budżetu dołączono m.in. plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z ochrony środowiska i przychodów i wydatków zakładu budżetowego, do których składa rzekający nie wnosi uwag. W uzasadnieniu do projektu budżetu wskazano założenie, jakie przyjęto do wyliczeń prognozowanych dochodów oraz kalkulacji wydatków. Omówiono rodzaje wydatków planowanych do realizacji w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej. Przedłożone wraz z projektem uchwały budżetowej materiały informacyjne zgodne z uchwałą nr 32/183/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kaczory. Przedłożona informacja o stanie finansowym gminy wraz z prognozą długu na lata 2016-2026 wykazuje zachowanie wymogów prawnych wynikających z artykułu 243 w związku z artykułem 244 ustawy o finansach publicznych. Wskazując na powyższy, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Dziękuję bardzo. Proszę pana Kazimierza Załachowskiego, przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu o przedstawienie opinii komisji w sprawie przedłożonego projektu budżetu na 2016 rok. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu w składzie Kazimierz Załachowski, przewodniczący, Grzegorz Puchała, zastępca przewodniczącego, Paulina Parecka, Ryszard Grzelak, członkowie, po zapoznaniu się z przedłożonym projektem budżetu gminy Kaczory na rok 2016 oraz opinią Komisji Rewizyjnej, Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawia następującą ostateczną opinię. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu po zapoznaniu się z przedstawionym projektem budżetu gminy Kaczory na rok 2016 oraz opiniami pozostałych Komisji Rady Gminy nie wnosi uwag do przedstawionego projektu budżetu na rok 2016. Dwóch radnych, członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wyraziło opinię negatywną dotyczącą przedstawionego budżetu gminy na rok 2016 i podpisy komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan wójt gminy chciałby zabrać głos w sprawie projektu budżetu na 2016 rok? Tak, dziękuję bardzo. Proszę na wniosek wójta gminy Kaczory o przegłosowanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej
na 2000 rok, 2016. Pytanie. 2000, jest porządek obrad i on jest kontynuowany. Proszę na wniosek wójta gminy Kaczory o przegłosowanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wójta gminy Kaczory nr 58 przez 2015 z dnia 19 listopada 2015 roku. Autopoprawka nr 1. W paragrafie drugim zwiększa się kwotę wydatków ogółem o 400 tysięcy złotych. Plan wydatków po zmianie ustala się w wysokości 26 979 111 zł. W tym zmniejsza się w punkcie pierwszym kwotę wydatków bieżących o 40 000 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wyniesie 20 482 119 zł. Oraz zwiększa się w punkcie drugim kwotę wydatków majątkowych o 440 000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wyniesie 6 497 000 zł. Dokonuje się aktualizacji kwot w załączniku nr 2, 6 i 7. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionej autopoprawki nr 1? Nie widzę. Jeśli nie ma uwag, proszę o przegłosowanie autopoprawki nr 1. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzenie autopoprawki nr 1? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzę, że Rada Gminy przyjęła. Przepraszam. Kto się wstrzymał? Trzech radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła wyżej wymienioną poprawkę większością głosów. Autopoprawka nr 2. Zwiększa się kwotę przychodów oraz deficytu o 400 000 zł i dokonuje się zmian w paragrafie 3 punkt 1.3, które otrzymują nowe brzmienie. Punkt 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 150 000 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Punkt 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 850 000 zł. Punkt 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 milionów złotych. Dokonuje się aktualizacji załącznika nr 3. W paragrafie 12 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 400 000 zł i ustala się limit w kwocie 5 milionów złotych. Czy są pytania do autopoprawki nr 2? Nie widzę. Jeśli nie ma uwag, proszę o przegłosowanie autopoprawki nr 2. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzenie autopoprawki nr 2? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwóch radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła wyżej wymienioną autopoprawkę większością głosów. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jakby się to wszystko tak tutaj podsumowało, kraina mlekiem i miodem płynąca, ale na Komisji Rolnictwa niestety, albo stety, ta dyskusja była o wiele bardziej ożywiona i problemy, które tam zgłaszaliśmy, często nie uzyskiwaliśmy odpowiedzi. Drodzy Państwo, bo kuriozum polega u nas jednoznaczne, nie wiem gdzie, w której gminie jeszcze tak się to odbywa, nie słyszałem. Budżet wiadomo przygotowuje Pan Wójt i przedstawia go radnym na komisję. Niestety, drodzy Państwo, aby zadać jakiekolwiek pytanie i abyśmy mogli otrzymać na zadane pytanie, nie ma Pana Wójta na tej komisji. Jest Pani skarbnik, jest Pani sekretarz. Często się zdarza tak, że drodzy Państwo, na te pytania, które zadajemy, czy to Pan Marek Radkę, z którym mam przyjemność być na Komisji Rolnictwa, czy ja, no niestety nie ma odpowiedzi. I to polega ten problem, że, drodzy Państwo, ten budżet jest nam niejako narzucany. Nie ma w żaden sposób tutaj, jak to mówimy, żeby ten budżet był ustalany wspólnie. Jest przyniesiony, Rada może się zapoznać i ma tylko zagłosować na za tym, aby w takiej formie go przyjąć. Nie zmieniamy nic. Przecież od 2 lat ponad apelujemy o to, aby wyodrębnić w naszym budżecie tak zwany budżet obywatelski. Takie budżety już mają większość miast, ma już na przykład gmina Ujście. I otóż, drodzy Państwo, żeby to wszyscy wiedzieli, wyodrębniamy jakąś kwotę. Może być to 200 tysięcy, może być to 500 tysięcy, w zależności od możliwości.
I mieszkańcy zgłaszają niejako inwestycje, które chcieliby, aby zostały wykonane. Wiadomo, że nie jest to, nie zgłaszamy tam inwestycji typu budowa lotniska czy stacji metra, ale kawałek chodnika, czy na jakiejś ulicy brakujące oświetlenie, czy jakaś siłownia napowietrzna. No drodzy Państwo, u nas tego nie ma. I to najpiękniejsze w tym wszystkim jest, że to wówczas mieszkańcy decydują, która z danych inwestycji poprzez głosowanie, czy to w urzędzie gminy, czy przez internet, która z danych propozycji otrzymuje najwięcej głosów, jest realizowana. U nas niestety tego nie ma i podejrzewam, że w tej kadencji za tego pana wójta raczej nie będzie. Może w przyszłości. Ubolewamy nad tym bardzo. Wszelkie wnioski, które były składane przeze mnie, czy przez pana Marka w minionym 2015 czy 2014, nie są w żaden sposób ujęte w budżecie na 2016 rok. Ja zadałem tylko proste pytanie do pani skarbnik, czy budowa brakujących ulic, to jest ulicy Sosnowej, ulicy Górnej, jest zaplanowana w budżecie. Oczywiście otrzymałem odpowiedź negatywną. Czy jest zaplanowana budowa brakującego oświetlenia? Również Sosnowa, Łączna i poszczególnych punktów na Jeziornej, w Śmiły, w Jeziorkach. Również otrzymałem niestety negatywną. Jedyne pozytywne światełko, które się w tym budżecie pokazuje i którą mamy informację na dzień dzisiejszy, to najprawdopodobniej zostanie zrealizowany chodnik na ulicy Kaczorskiej w Śmiłowie, na tym brakującym odcinku, wjeżdżając od strony Kaczor po prawej stronie, aczkolwiek to nie jest też jeszcze nic pewnego. Miejmy nadzieję i bądźmy dobrej myśli, że się uda. Drugi malutki promyczek to, drodzy Państwo, jak może nie wszyscy wiedzą, szkoła w Śmiłowie, nie chcę mówić, ale myślę, że ma około 25, może 20 lat. Nie załapałem się już do tej nowej szkoły. I drodzy Państwo, występują tam czasami takie sytuacje, że w klasach jest temperatura w granicach 17-18 stopni. Dowiedziałem się od pani skarbnik, że mamy przeznaczone 40 tysięcy złotych na remont owej szkoły. No drodzy Państwo, po 25 latach myślę, że na remont takiej szkoły, o której mówimy też już mówię od przynajmniej 3-4 lat, należałoby przeznaczyć o wiele większą kwotę i robić to w ten sposób, że pojawi się jakiś konkurs unijny, to jeżeli my planujemy 40 tysięcy złotych, no to nie wiem, czy wymienimy tam, nie wiem, 15 okien. Nie mam dokładnej informacji, jakie to są koszty. I to powoduje, że często tracimy te pieniądze i nie chcemy słuchać tych największych problemów mieszkańców. Bo gdy tutaj słuchamy pana wójta, w zasadzie tego exposé na każdej sesji, no to naprawdę gmina fair play, niesamowity rozwój i tak dalej, ale jak porozmawiamy z mieszkańcami tymi, to oni mają wiele bolączek i wiele problemów. I zgłaszane są, tylko niestety zawsze pada to w ten sposób, że nie jest to w żaden sposób realizowane. Tu nie zbiera się zespół, który przedkłada takie problemy, który mówi, że to należałoby zrobić, tylko decyduje jedna osoba. I to jest bolączka tego. Nie zgadzam się z tym. Dlatego będę głosował przeciwko temu budżetowi w tej formie, bo jest to forma archaiczna. Tutaj nie ma żadnych innowacji, nie ma przede wszystkim nowoczesności. Mam nadzieję, że kiedyś będzie osoba w tej gminie sporządzała budżet typu pan Ryszard Petru, a może Mateusz Morawiecki. To są osoby, które mają wiedzę, doświadczenie i naprawdę podziwiam ich za to, co robią. Niestety nie mogę powiedzieć to o tym budżecie i ubolewam jeszcze raz, że taka jest forma i nie są realizowane bolączki i problemy mieszkańców. Natomiast od razu zapowiadam, że jeżeli w przyszłym roku będą konstruktywne nowelizacje tego budżetu na 2016 rok, tak jak w minionym roku, będę głosował za. Jeżeli będą one polepszały, panie wójcie, mogę skończyć, ja naprawdę panu nie przeszkadzałem, macha pan rękoma, gestykuluje. No ja naprawdę jestem, staram się merytorycznie być przygotowany i panu mówię, jeżeli będą te zmiany pozytywne, które sprawią, że
jakość życia i bezpieczeństwo będzie się poprawiało naszych mieszkańców, to będę głosował za. Tak jak przed chwilą głosowaliśmy przy zmianie wieloletniej prognozy finansowej, gdzie zdecydowaliśmy, że samochód strażacki będzie zakupiony dla strażaków. Bo wszystko to, co jest dla mieszkańców ogółu, a nie dla wybranych, jest, uważam, należy głosować za. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Ja może tylko dwa słowa, tak powiem, tak w kwestii takiej formalnej. Otóż ten budżet jest bardzo obywatelski, bo radni na co dzień kontaktuje się z mieszkańcami, to jest wnoszone, poza tym są rady sołeckie i tak dalej. Odpowiedzi ze strony pani skarbnik i pani sekretarz na komisję są bardzo kompetentne, wyczerpujące, także myślę, że tutaj nie ma jakichś problemów. Miałbym tyle. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Nie widzę. Jeśli nie ma uwag, proszę o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok po uwzględnieniu autopoprawy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały budżetowej na 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? 4 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła budżet gminy większością głosów. Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad ogłaszam 10-minutową przerwę.